Siema, ja jestem Bartek, a to kolejny odcinek oczywiście z gry Watch Dogs i w dzisiejszym odcineczku, proszę Państwa, będziemy wyjaśniać pewnego pana. Oczywiście chodzi mi o tego pana, który zauważył nas podczas tutorialu, kiedy robiliśmy małą zadymkę na stadionie i będziemy musieli prawdopodobnie dać się zapuszkować, aby po prostu był świadomy tego, że będziemy mogli go wszędzie dorwać i że nigdzie nie jest bezpieczny, czyli takie można powiedzieć małe zastraszanko.pl. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na dobrą sprawę. Miejmy nadzieję, że jakoś będzie epicko i tak dalej. Ale oprócz tego tradycyjnie pokażę Wam właśnie kolejne minigiereczki albo ogólnie aktywności, które się w tej grze znajdują. A w dzisiejszym odcineczku postanowiłem, że zademonstruję Wam, gdzie to jest. Cyfrowe odloty, tak? Czyli coś, co pokazywałem Wam ogólnie kilka odcineczków temu. Aczkolwiek mamy tutaj ogólnie takie cztery zabawy, ja pokazywałem Wam zabawę numer 1, więc czemu po prostu Wam nie pokazać kolejnej ogólnie aktywności z tym związane, tak? Więc w takim razie plan na odcinek jest już jasny, mam nadzieję, a ja oczywiście Wam pragnę przypomnieć, że jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie tradycyjnie łapkę w górę, komentarze właśnie pod filmem oraz jeżeli jesteście pierwszy raz na kanale, to subskrybujcie robić na bieżąco materiałami. I teraz pytanie, proszę Państwa, od czego tutaj sobie zacząć? Od misji właśnie włamania się do jakiegoś tam lokalu, żeby nas złapali? Czy od właśnie od tych odlotów? Wiecie co, może zrobimy sobie troszeczkę inaczej niż zwykle, a mianowicie pójdziemy sobie od razu na misję właśnie fabularną, czemu by nie? Dobra, myk. Ogólnie co, poprzednim odcineczku mieliśmy ogólnie jeszcze kilka spraw do załatwienia, zanim pójdziemy sobie do tego więzienia. A mianowicie musieliśmy sobie załatwić pewnego pana, który bardzo usilnie chciał właśnie tego naszego świadka na dobrą sprawę po prostu przenieść w inne więzienie. A my nie mogliśmy do tego po prostu dopuścić, tak? Bo byłoby mała... Po prostu byłby mały przypał, gdyby to się temu panu udało. Ale zanim to może jeszcze sobie... sprawdzę w ogóle, gdzie mam jechać. Tak sobie krążę wokół ogólnie tego miasta, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. Więc okej. Mamy sobie ogólnie trasę taką dość sporawą, ale miejmy nadzieję, że damy sobie jakoś ogólnie radę dojechać. Powiedzmy w jednym kawałku. A wracając do mojego poprzedniego toku myślenia, oczywiście musieliśmy sobie załatwić tego typa po prostu, bo... usilnie chciał właśnie tego naszego świadka przenieść, a my nie mogliśmy do tego dopuścić, dlatego po prostu, no... sobie... ten oto pan opuścił ten jakże piękny świat, tak? No, tak w skrócie ogólnie można było to powiedzieć. Więc w takim razie mamy już na dobrą sprawę otwartą drogę, żeby po prostu się do tego więzienia jakoś dostać, załatwić tego świadka, albo po prostu dać mu do zrozumienia fakt, że... możemy go wszędzie dostać, tak samo jak już Aiden powiedział w pewnej cutscence. I po prostu, no, mieć ten problem z głowy i skupić się właśnie na naszej siostrzenicy martwej no, i po prostu ich, czy tam jej prześladowców, tak? Którzy, no, niestety doprowadzili do jej śmierci. Ale okej, więc w takim razie cóż, mam sobie jeszcze dość sporo właśnie drogi do dojechania. Aczkolwiek może nie będę sobie robił cięcia, po prostu sobie będziemy się cieszyć naszą jazdą, aczkolwiek już powtarzałem nieraz, ta jazda jakoś w Watch Dogsach nie jest dość przyjemna, aczkolwiek jest, prawdę powiedziawszy, jakoś do zaakceptowania. Tak, nie jest jedną z gorszych, aczkolwiek no daleko jej do GTA, o Jezus. Przepraszam, nie chciałem, ale jak już powiedziałem, da się do tego... ogólnie jakoś przyzwyczaić i miło sobie spędzić właśnie czas w samochodzie, podróżując po jakże naszym pięknym Chicago, chyba tak, to jest bodajże chyba Chicago, tak, okej. No dobra, w takim razie cóż, jesteśmy już koło misji, misja ogólnie nazywa się w pasiaku, więc adekwatna nazwa do właśnie misji, więc w takim razie już bez zbędnego gadania rozpoczynamy naszą zabawę. Akt pierwszy w pasiaku. Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Networked locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make
life easier through technology. Freeze! Drop the gun! Get on the floor, now! Hand behind your head! Do it! Let's go. Jordy, we're even now. Don't move. Pierce. Hayden. Never again! Smith! No dobra, wydostań się, proszę państwa, z celi. Taki jest ogólnie nasz nowy cel właśnie w tej misyjce. I powiem wam, że jestem naprawdę troszeczkę rozczarowany, jeżeli chodzi o sposób dostania się do tego więzienia, tak, ponieważ myślałem, że to będzie jakoś lepiej wyglądało, aczkolwiek no troszeczkę tak jak dla mnie jest to też naciągane z tego względu, że od razu wpakować gościa, który ma gnat do więzienia, takie trochę naciągane, ale dobra, nie wnikam w to, może się ogólnie mylę, tak? Ale dobra, cóż, w takim razie znajdujemy się, proszę państwa, w naszej pięknej oto celi, do której mamy ogólnie dostęp do naszego pięknego kibelka, gdzie, no nie muszę tłumaczyć, co się ogólnie robi. Mamy również dwupiętrowe łóżeczko dla nas i dla naszego ogólnie współwięźnia oraz takie jakby biurko, które służy nam ogólnie do pisania prawdopodobnie listu do naszej rodziny albo coś takiego. A naszym celem jest wydostanie się właśnie z tego oto miejsca, tak? W takim razie mamy tutaj ogólnie jakiś kliknąć w przycisk E, żeby patrzeć. Nie wiem ogólnie o co tutaj chodzi, więc za chwilkę sobie może to się przekonamy o co tutaj chodzi. Więc w takim razie klikamy i zobaczymy. Okej, okay, policja, brutality przede wszystkim. I co my tu, proszę państwa, tutaj w takim razie mamy do zmajstrowania? Ogólnie mamy tak, dwóch tutaj pięknych panów policjantów, którzy ogólnie tego naszego bloku prawdopodobnie więziennego pilnują. Mamy również dostęp prawdopodobnie do ich kamer, które znajdują się chyba na ich mundurach, więc w takim razie może sobie z tego skorzystamy. Żeby dostać się do naszego aktualnego celu, który jest 32 metry ogólnie przed nami. W takim razie kamerka. Okej, w takim razie tak to mniej więcej wygląda. Także mamy teraz właśnie dostęp do ich kamer właśnie, jak już powiedziałem wcześniej, na mundurach. I teraz tylko wybrać ogólnie dobrą kamerę, którą możemy się posłużyć właśnie, żeby się tam dostać do tego miejsca, gdzie chcemy. Ogólnie, gdzie ten nasz pan strażnik będzie wędrował? To jest może przede wszystkim najważniejszy cel. On sobie idzie na dół. Okej, okay, spoko. W takim razie tak. Mamy sobie tutaj tego naszego kolejnego pana. Mamy sobie konsolę z przełącznikiem. I nie możemy się teraz chyba nigdzie już prawdopodobnie ogólnie dostać, aczkolwiek nie, dobra, rusza się, dobra, rusza się, nice. Kamerę w takim razie może na kolejnego tutaj strażnika. Może w takim razie ten strażnik przed nami. Mamy tutaj dostęp? Nie, mamy dostęp do kamery. Tylko ta kamera nam teraz guzik daje, prawdę powiedziawszy. Kamera tutaj może jeszcze raz. Jak tutaj się tam dostać? Nie mam pomysłu, ale może w takim razie do tego pana, który jest ogólnie dostępny na tym piętrze się dostaniemy. I może właśnie w ten sposób jakoś nam się uda ogólnie dostać. Dobra, mamy w takim razie to. On już idzie właśnie do naszego aktualnego celu. Teraz tylko... Okej, okay, mamy to. Kamera i hakujemy sobie ogólnie panel kontrolny, który prawdopodobnie służy właśnie do otwierania przeróżnych cel. Tylko że to jest dziwne, bo ten gościu na samej górze właśnie mi jakimś cudem zauważył, tak? Czy tam próbował mnie zauważyć, ale dobra, mniejsza z tym, to są Watch Dogs, tego się nie ogarnie. Więc w takim razie hakujemy. Dobra, namierz ocalonego. Cut the shit.
end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. No dobra, namierz ocalonego, czyli mamy nowy cel na dobrą sprawę. I będziemy musieli chyba znaleźć jakiś plan aktualnych zajęć naszych więźniów, tak żeby się ogólnie mniej więcej rozeznać, gdzie ten nasz aktualny cel jest. Teraz proszę Państwa, troszeczkę będzie taki no malutki przypek, z tego względu, że aktualnie nie mamy żadnej broni, ani nic takiego, tak? Będziemy musieli się właśnie posiłkować tylko i wyłącznie osłonami, które w tym momencie nam będą jakoś ratować życie, żeby nas po prostu nie wykryli. Ale okej, nasz aktualny cel jest na dole, tak? Więc w takim razie mamy następujące rzeczy tutaj. Jednego pana policjanta, który jest na naszym poziomie, można tak powiedzieć ładnie. A drugiego pana policjanta, Jezus kochany. Ale bym teraz w tym momencie złapał. Tutaj jest tylko jeden i wyłącznie pan policjant, czy jeszcze gdzieś jest? Aha, dobra, jest jeszcze jeden pan policjant na górze. I jeszcze prawdopodobnie pan policjant na dole, więc no spoko. Mamy przypek, jak nie wiem, jeżeli nas ogólnie znajdą. A miejmy nadzieję, że nas nie znajdą z tego względu, że no... Jak nas znajdą, to będziemy mieli przypek, jak już powiedziałem wcześniej. Ale dobra, od osłony do osłony jakoś damy sobie ogólnie, mam nadzieję, na dobrą sprawę radę, tak? Okidoki. Od osłony do osłony. Okej. Pan policjant na dole jest i idzie w tym momencie chyba w naszym kierunku. Więc no ciekawie, nie powiem. Czy ten pan policjant będzie ogólnie podążał na górę, czy zostanie na dole? To jest podstawowa właśnie... sprawa, która mnie w tym momencie interesuje. Dobra, zostaję na dole. Nice. O to mi właśnie chodziło. Jest dobrze, proszę Państwa. Jest dobrze. Dobra, teraz tak. Ten policjant sobie idzie razem z tym ogólnie w tym samym kierunku, czyli w lewo. Ten pan na dole się zatrzymał i go na ten moment nie widzę, więc to jest troszeczkę upierdliwa sprawa. Dobra, tam się ten pan kieruje w prawo, więc ogólnie górną stronę mamy załatwioną. Teraz w takim razie została nam tylko i wyłącznie jeszcze dolna właśnie kwestia. A mianowicie tak, w dolnej kwestii nikt w tym momencie na nas nie patrzy, więc moglibyśmy sobie tam przebiec. I chyba w takim razie to zrobimy, na szybkiego. Albo nie, dobra, nieważne, bo widzę, że w tym momencie już sobie ci panowie idą do nas. W naszym kierunku na dobrą sprawę. Więc na razie to nie jest mądre posunięcie ogólnie właśnie robić to na hura. Po prostu musimy to zrobić na spokojnie, tak? Okej, w takim razie na dole jest pod nami jakiś pan policjant, który porządku pilnuje, który sobie już idzie na dobrą sprawę w swoim kierunku. Na górze w tym momencie na nas patrzą. Dobra, w naszym kierunku patrzą jeden pan na górze i jeden pan na środkowym piętrze. Na dolnym piętrze pan sobie idzie właśnie w swoim... zrobić taki, jakby można powiedzieć, obchód. Dobra, zatrzymał się. Akidoki. No idź, grubasku, idź na dole. Bo ty, kurczę, mi sprawiasz najwięcej problemów, na dobrą sprawę. Bo jak ty mnie zauważysz, to będzie największy przypał. Bo ci na górze raczej mnie nie powinni zauważyć z tego względu, że mogę się gdzieś schować, nie? A ten na dole to troszeczkę może mi tą robotę utrudniać. Ale okej, dobra, więc tak. Osłona, biegniemy. O Jezus, nie widzisz mnie. Uff, było blisko. Było bardzo, bardzo blisko. Dobra, szybko. Mamy to. Zdobądź. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. No dobra, więc tak, uzyskaj dostęp do sieci, aby zobaczyć podwórze, czyli ogólnie tak, nasz cel jest na podwórzu, sobie jakiś tam ogólnie trening albo coś takiego odbywa, a my musimy się tam dostać, żeby po prostu być bliżej tego naszego świadka, tak koronnego, czy jak zwał, tak zwał. Tylko problem jest następujący, proszę Państwa, z tego względu, że tak, mamy przed sobą pana policjanta,
który pilnuje tego naszego aktualnego celu, czyli tam, gdzie mamy sobie dotrzeć. Teraz jak go to, proszę Państwa, sobie wyminąć, aby to poszło jakoś w miarę sprawnie. Może sobie pójdziemy tutaj, proszę Państwa. Wiem o tym, że on sobie chodzi wokół właśnie tego tej dolnej części więzienia, więc może w tym momencie tak się posłużymy, że tak powiem, naszymi tej kolumnami, które w tym momencie mamy i po prostu jakoś go sobie będziemy mijać, tak? Aczkolwiek problemem są również ci policjanci, którzy się znajdują na górnej części ogólnie naszej tutaj więzienia, którzy mogą nas również właśnie zauważyć. To jest, proszę Państwa, problem. O właśnie, widzicie? Już nas zauważył typek. Ale dobra, w takim razie co? On sobie tam poszedł, więc możemy się udać troszeczkę do przodu. Okej. Odblokuj, mamy to. Dobra, spadamy, szybko. Szybko, szybko, Aiden, szybko! No dobra, i teraz proszę Państwa, kolejny myk, bo musimy się dostać tutaj. A mamy tutaj, proszę Państwa, następujące ogólnie problemy. No, dalej musimy jakoś uniknąć tego policjanta, którego w tym momencie mamy przed sobą. Aczkolwiek nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Z tego względu, że tak, raczej nie ma sensu ogólnie podłączyć się do jego kamerki. Bo wydaje mi się, że nie ma raczej w tej kanciapie właśnie dostępu do tego. Aczkolwiek nie wiem, czy nie możemy go w tym momencie jakoś unicestwić. Tylko teraz pytanie, jak mam to zrobić? No oczywiście wiem, jak mam to zrobić. Po prostu tam się wbić do tej jego budki i go jakoś tam zneutralizować. Tylko że może być taki problem, iż może mnie zauważyć. A to by było niezbyt przyjemne. Aczkolwiek nie... Odwróć się, kolego, odwróć się. O, dobrze, o, dokładnie tak mi zrób. Okej, myk. Dobra, zaryzykuję i spróbuję go jakoś tam ogólnie... dobra. Tak, dokładnie tak, o to mi chodziło. Okej, i kolejny, proszę Państwa, pan do załatwienia, aczkolwiek mamy teraz jakąś giwerkę, więc... Może pójść znacznie szybciej, tylko że teraz... Jak ty chodzisz, panie policjancie? Jak ty teraz chodzisz? Czy jak zacznę do niego strzelać, to będę miał duży przypał, czy nie? Chyba raczej będę miał duży przypał, tylko że teraz... pytanie. Ponieważ nie wiem, jak mam uruchomić teraz te kraty, które teraz w tym momencie przed sobą mam. I to może być również taki dość spory problem, bo tutaj raczej nie mam żadnego przełącznika ani nic takiego, nie? No raczej chyba nie mam, aczkolwiek jeszcze się może troszeczkę tutaj porozglądam, bo raczej coś takiego powinno być, mi się wydaje. Tylko że naprawdę nie ma czegoś takiego, no chyba że teraz jakoś naokoło muszę przejść. No bez kitu, co ja mam teraz w takim razie tutaj zrobić? A o to tutaj chodziło. Wystarczyło, kurczę, że po prostu przełączy się na tego drugiego typa. Dobra, spoko. Teraz co? Teraz tutaj do zrobienia. Odblokuj. Pracujemy nad coś tam. Coś tam jeszcze do hakowania było, ty. No i ogólnie dużo rzeczy jest do zrobienia, mi się wydaje. Ale za chwilę to sobie ogarniemy na spokojnie. Tylko, że przełącz się, panie, tam. O, dobrze. O, co tu jest tam jeszcze? Halo? Połączenie CTOS-em. Kod dostępu. Dobra, mniejsza z tym. Hakuj. O jest, teraz to hakowanie całe, tak? Dobra, Q. O Jezu, mnie za chwilę wykryją tutaj. Halo, policja? Proszę mi tutaj nie wykrywać. Jestem bezbronnym panem hakerem. Okej, okay, myk. Tutaj tak jakoś może. Tutaj tak. I tutaj jakoś by się przydało dostać się... dobra, pojmuję gro.
Chyba po Yemaju. Okej, okay, wszystko jest tatuszko. Teraz jakoś tak. I tak, dobra. Znać ocalonego ze stadionu Raula Lionzo. Więc w takim razie nasz tutaj... Więc w takim razie nasz główny cel ma jakąś szramę albo coś takiego na twarzy. Więc spoko, może użyjemy w takim razie kamerki. I szukamy naszego pana podejrzanego. Nie ty. Nie ty. Nie ty. I nie ty. Dobra, kolejny w takim razie typek. Nado odkrył Boga. No nieźle. Przyznał się do morderstwa. Dobra, troszeczkę może zbliżenie sobie zrobimy. Powiązania z meksykańskim kartelem. Tutaj cierpi na bezdech senny. Gatiton jakiś. Gdzie ty jesteś, mój główny celu? Gdzie ty możesz w takim razie sobie być? Mam wrażenie, że go ty chyba nie będzie. Nie wiem czemu, ale mam takie dziwne wrażenie. Na dobrą sprawę. Nie ty. Nope. Dobra, kolejna kamerka. Ty nie. Ty w ogóle chyba ich sprawdzałem. A ty? Mam cię. Mam cię, kolego. No to nieźle, nie? Bez kitu. Oczywiście, kurde, nie mogło wszystko pójść zgodnie z moim planem. Nie, no nie mogło. Naprawdę, po prostu nie mogło. Dobra, szybko. Szybko, window, szybko. No, otwiera się czy nie? Halo, window. Bo ten sam jest za chwilę zauważy. Dobra, mniejsza, mamy to. Hakuj. Ok, w takim razie sobie lecimy na dół. Mamy oczywiście naszą jakąś tam nową splówkę. I teraz co? Musimy jakoś tam dostać na lewą stronę, tak? Dokładnie gdzieś tutaj. Dobra, hakujemy. I musimy sobie tam jakoś ogólnie sobie dotrzeć. No nieźle. Powiem wam tak, no nieźle. No dobra, w takim razie jak mam to zrobić? Gro komputerowa, powiesz mi czy niezbyt? A, w ten sposób, dobra, czaję. Musimy jakoś się ogólnie włamać przy policji. Znaczy, no po prostu musimy jakoś tam uniknąć... No dobra, na razie nasz świat zaczyna mięknąć, więc mamy bardzo, bardzo, bardzo złą sytuację. Ale jak tutaj dotrzemy, to chyba nasz policja, za chwilę policja zauważy, nie? Jak to będzie wyglądało? Aha, tak. Wyeliminuj strażników. No nieźle. Ukryj się, człowieku. Dobra, MK. To jest chyba MEczka, nie? Albo jakiś shotgunix. Wysadź. Dobra. Wysadzony do PL, mam jednego. Tradycyjnie nie mogło się zakończyć to w normalny sposób, nie? Musieliśmy jakoś tam zacząć zadymę. No ale no dobra, no cóż poradzić. Urok więzienia, nieprawda? O Jezu, za chwilę ja umrę tutaj. Gin, typie. Ale dostał Helenary. Aż pięknie się to ogląda. Dobra, mam w takim razie co?
Jeszcze dwóch strażników. Jeden bardzo blisko i właśnie umarł sobie. Jeden, który nie wie, co ze sobą zrobić. Okej, spoko. Myk, narożnik. A mamy dwóch strażników. Dobra, spoko. Zrozumiałem, gra komputerowa. Myk, nawet załatwiony. Teraz w takim razie jeszcze jeden, który się do nas zbliża, jak ten idiota głupi. Ale no spoko, dla mnie to jest bardzo dobra sytuacja. Okej, mamy to. Wyeliminuj skoro umpowanych strażników. O matko boska, co to za typek jest, ty? Co ten gościu? Ej, co ten typek, halo? Przypał. Mam bardzo duży przypał, Osłona od osłony do osłony. No, umrzesz, typie? O kurde, ale dostaję. O, nie jest dobrze, proszę państwa, nie jest kolorowo. No, gościu dostaje i nie ginie. To jest magia normalnie. Ej, bez kitu, ten gościu jest jakiś wciór dobry. Ała, ale dostałem w tym momencie. Narożnik, proszę na narożnik. Okej. Okay. Zbliża się ten nasz tutaj policjant zmutowany normalnie. No chodź się, kolego. No, rusz się, Aiden. Aiden, debilu, ruszaj się. Ja pierdyka bez kitu. Aiden, nie utrudniaj sytuacji. O kurczę, nie utrudniaj roboty mi. Dobra, dostał w łeb. Ile ty musisz oberwać, żeby zginąć? Gościu, ogarnij się. Bez kapy. Ej, no bez kitu. Ile ten gość musi oberwać, żeby zginął? To jest jakiś pieprzony Robocop. No. Dostaje w głupi ryj i nie ginie. Ja tego nie rozumiem. Wystać. Ups, mam przypał. To jest dość spory przypał. Ej, no bez kitu, jak za chwilę się nie ukryję, to ja umrę. No, ukryję tutaj! Tępy... Aidenie, Pirsie. Ale lag. No, naprawdę? Aiden, uciekaj! Typie, uciekaj! Boże, co ty robisz? Oh my godness. Dobra, mamy go, pięknie. Uff, było blisko. Dobra, granat odłamkowy jakiś, co to jest? Ale taką broń mogę sobie wziąć, czemu by nie? Taką małą pukaweczkę zawsze lepsze to niż shotgun. O matko boska, kolejne strzelanie. Dobra, załatwiony. Dobra, załatwieni, pięknie. Przepytaj ocalonego. Okej, lecimy do ciebie w takim razie, kolego, ty mój. No. Matko boska, Aiden. Odblokuj. Szybko. Help! Somebody! Relax. You're inside. How'd you get inside, man? You know, it was pretty simple. These high-tech security prisons... They make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Mm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. In good behavior, you're out in 30. What does that say? Years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units possible prison escape. Be on the lookout for white male, Joe Smith. I need a unit up to the laundry. No dobra, opuść więzienie, naprawdę. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it.
Co to w ogóle jest? To jest jakaś torba. No dobra, opuść więzienie, ucieknij przed policją. Mam nasz nowy cel, aczkolwiek cel, który właśnie sobie zrealizowaliśmy, to jest ten, że nie będzie nas już ogólnie męczył ten typek, który był naszym świadkiem, który ogólnie nas widział właśnie na stadionie w tutorialu. Więc w takim razie mamy już go z głowy, w tym momencie musimy sobie uciec właśnie z więzienia, aczkolwiek mamy oczywiście tradycyjnie właśnie... Można powiedzieć, że policja na karku oraz bramę, która prawdopodobnie nie otworzy się, jeżeli nie otworzymy jakiejś tam klameczki. Tak więc co, możemy do tego pokoju sobie wejść? Możemy, dobra, nice. Weźmiemy sobie oczywiście zagłuszenie, bo nam się może przydać. Coś tutaj jeszcze mamy. Nie, ale mamy takie coś jak odblokuj. Prawdopodobnie właśnie naszą tutaj... skrzynkę, która umożliwi nam właściwie dostanie się z tego jakże pięknego pomieszczenia, dokładnie tak. Więc spadamy stąd i żeby po prostu w miarę to szybko wyszło, więc... O, ty w żopu, ten policji jest, o ty... O kurde, dobra, mamy samochód jakiś, bierzemy w takim razie samochód i po prostu co będziemy musieli uciec. Na GTA mamy prawdopodobnie właśnie 4 gwiazdki, które nas ścigają, więc to nie jest dość... fajna właśnie... wiadomość, aczkolwiek no jakoś musimy stąd sobie po prostu zwiać, aczkolwiek no jak już powiedziałem, raczej jeżdżenie w Watch Dogs nie jest zbyt przyjemne. Do tego jeszcze te lagi, za co was bardzo przepraszam, aczkolwiek no nie wiem co się dzieje właśnie z tą grą. Ale no trudno jakoś trzeba się z tym... o Jezu, właśnie zniszczyłem swoje auto własne, no debil, po prostu debil. Ale no dobra, uciekamy stąd jakoś, musimy stąd jakoś uciec. Dobra, oby daleko od policji. I będzie gitara siema, naprawdę. Okej, chyba ich zgubiliśmy na dobrą sprawę. Może to się udać. To się może naprawdę bardzo łatwo udać. Aż za łatwo moim zdaniem, ale dobra. Myk. I zgubiliśmy ich. Proszę, zgubiliśmy ich. Dobrze, mamy to, pięknie. I teraz co? Akt pierwszy w pasiaku, misja ukończona, w końcu, proszę państwa. Więc cóż, w takim razie wracamy na dobrą sprawę do naszej aktualnej właśnie, do naszego aktualnego zadania, mianowicie właśnie poznania morderców Len, naszej siostrzenicy. Ale to w następnych odcineczkach, a teraz zrobię sobie krótką przerwę. Something new. Intriguing, isn't it? Come, let's meet and I'll explain. Tell me, then I'll consider meeting. Oh no, my information, my rules. Besides, we need to make up for last time. I'm very excited, Aiden. Come soon. No dobra, więc mamy w takim razie naszego Darmiena, naszego przyjaciela, którego poznaliśmy tam bodajże kilka odcinków temu. I ma on dla nas informacje, które nam w poprzednim odcineczku nie przekazał. Ale to jak już powiedziałem, będzie kontynuowane właśnie w następnych odcineczkach. A w tym momencie robię sobie krótką przerwę i usłyszymy się właśnie, jak już będę przy naszej zabawie, którą już właśnie zapowiedziałem na początku odcinka. Więc w takim razie ZW. Okej, proszę państwa, w takim razie witam was już na ostatniej aktywności w dzisiejszym odcineczku. A mianowicie po raz kolejny będziemy się bawić w cyfrowe odloty, tak? Więc w takim razie już bez zbędnego gadania zaczynamy sobie kolejną część naszej zabawy. To w takim razie tak, zrobiliśmy sobie tam bodajże w jakimś odcineczku psychedelika.
Teraz sobie, proszę Państwa, myślę, że zrobimy Spider-Tank, bo wydaje się dość spoko opcją. W takim razie lecimy z Hoxem. Graj. Okej. Okay. Zachowuj energię na krytyczne sytuacje, takie jak skakanie i uciekanie. O co w ogóle teraz będzie chodziło? Ej, bez kitu, będę jakimś pająkiem? Który będzie... to będzie dobre. To mi się podoba. Mogę zabijać ludzi tak normalnie? Ej, to jest genialne. Okej, okay, zniszcz 4 samochody jakiekolwiek. Muszę teraz w takim razie chyba zrobić taki cel. Więc to raczej nie powinno być żadnego problemu. Okej, okay, ogólnie do mnie policja strzela, tak? Halo, brak mi energii. Czy ta energia się uzupełnia? Tak, uzupełnia się, dobra, nice. Mamy 54 sekundy na zniszczenie 4 samochodów, a nam w takim razie jeszcze jeden samochód. Dobra, mamy to. I co teraz? Dalej możemy się strzelać z policją? Chyba tak, okej, okay, dodatkowa energia. Dobra, wezmę sobie w takim razie to. Zabij gliniarzy 12. Okej, okay, 11, jeden zabity, dodatkowa energia zawsze na propsie. To jest pan policjant, dobra, myk. Pan policjant, gdzie jest pan policjant? W tym momencie nas teraz pan policjant interesuje najbardziej. Dobra, mam w takim razie samochód policyjny, może tutaj będą jacyś policjanci załatwienia. Okej, okay, dodatkowa energia zawsze na propsie. Tam ktoś do nas strzela, to chyba jesteś policjantem, dobra, to ci załatwimy. Dobra, kolejny w takim razie policjant załatwiony. To jest jakiś wojskowy, więc to chyba jest zaliczony jako policjant również. Prawdopodobnie, nie jestem 100% pewny. Okej, okay, jeszcze 4 policjantów muszę załatwić. Aczkolwiek oni są tacy, kurcze, malutcy, że ich nie widać po prostu, naprawdę. Dobra, tam jest pan policjant, w porządku pilnuje, już pan policjant w porządku nie pilnuje. Okej, okay, myk. I mamy to, dobra. Co teraz, ty jeszcze, co teraz? Jaki kolejny cel? Dajcie jakiś cel kolejny. Zniszcz przekaźniki satelitarne. A jak one w ogóle wyglądają? A, dobra, musimy jakoś w takim razie podążać sobie... W tym czy w tym kierunku? W tym sobie pójdziemy, bo to jest bliżej. Więc ja może w tym momencie tak pójdziemy. No co strzelacie? Gnoje najgorsze, gincie tam, kurde. Jestem pająkiem niszczycielem. To jest fajne, to mi się podoba, naprawdę. Myślałem, że te skakanie po kwiatka będzie fajne, ale to okazało się jeszcze fajniejsze. Czy mogę się teraz spinać jakoś? A mogę się... mogę nawet skakać. Ej, dobre to jest. Okej, okay, zniszczymy. A mogę jakieś tam pajęcze sieci używać albo coś takiego? Wiem za dużo Spidermana. Ja mogę nawet tymi mackami sobie tak, kurczę, ty. Odnóżami tak walić jeszcze. To jest dobre. Tylko, że troszeczkę mam mało życia chyba. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy to w ogóle ten pajęk ma jakieś życie. No co strzelać, gościu? Chcę zginąć? No to ginie, elo. Dobra, poniszczymy sobie jeszcze jakiś tam samochód dla dodatkowej energii. Bo może nam się przydać. Ogólnie myk. Dobra, jeszcze 50 sekund i musimy jeden przekaźnik zniszczyć. To jest genialne, bez kitu. To jest fajne, podoba mi się to. Dobra, myk. Dodatkowa energia. Dobra, biorę sobie, biorę. No, co strzelacie, gnoje najgorsze? Spadać mi stąd, kurde, bo za chwilę zginiecie, elo. Dobra, zabijamy policjantów. Jak w GTA normalnie, tylko że troszeczkę takim bardziej... futurystycznym GTA. Zmutowane pająki. To jest fajne, naprawdę, to jest genialne, ten Trybix. Podoba mi się, ty. Dobra, zamiast policjant zabijam ludzi. Dodatkowe punkty. Okej, okay, mamy gdzieś przekaźnik na samej górze, więc może teraz sobie jakoś skoczymy. Ej, to genialne, bez kapy. Dobra. Misja nieudana. Kurczę, rozwalili mnie niestety. No to, nie udało się zniszczyć przekaźników satelitarnych. Przemieszcza się szybko w dachu na dach, by zniszczyć wszystkie nadajniki satelitarne.
Aha, to jest coś takiego. Dobra, może jeszcze raz spróbuję. Czemu nie? Mogę jeszcze raz sobie spróbować. Bo to jest naprawdę genialny trybix. Okej. Ale teraz dobrze wiem, że będę musiał sobie poruszać się właśnie po budynkach, co może mi to bardzo ułatwić robotę, bo tam prawdopodobnie właśnie policjanci nie korzystają z tego, z helikopteru, więc to na pewno może ułatwić robotę. O tyle dobrze właśnie, że po prostu może to ułatwić robotę, tak? Więc w takim razie lecimy jako morderca pająk. Okej. A ja w ogóle mogę tutaj zostać sobie na górze? I to jest w sumie dobry pomysł. Zostanę sobie tak na górze teraz. I po prostu stamtąd ich rozwalił. Zniszcz pojazdy 4. No właśnie, dokładnie. Po prostu sobie zostanę tak na górze i będę niszczył wszystko. Bo raczej chyba policja nie jest w stanie mi jakoś tam zbytnio zagrozić. Aczkolwiek, no troszeczkę dostaję od nich, nie powiem. Dobra, zniszczymy pojazdy kolejne. Okej, okay, zniszczony cel. W takim razie zostało nam jeszcze tylko 3 samochody do zniszczenia. Zniszczy się czy nie? Dobra, zniszczony, nice. Okej, okay, jeszcze jeden. No. Aha, brak energii, no nieźle. Dobra, panie pająku, ładuj pan tą energię szybciej. O, zniszczymy sobie może ten samochód, który się znajduje na parkingu, będzie łatwiej. Okej, okay, otrzymano punkt zdolności. Można i tak. Czemu mam w ogóle czas jakiś? Zniszcz jeden pojazd. Aha. Zniszczyłem pojazdu. Okej, okay, sukces. Dobra, co teraz? Teraz chyba tam byli policjanci, mi się wydaje, do zniszczenia, nie? Dokładnie, 12 gliniarzy mam do rozwalenia, dobra. Już się biorę za ten cel. O Jezu, ile to policji jest. O kurcze. Mamy jakieś w ogóle rakiety albo coś takiego? Wiem, że za dużo wymagam, ale rakiety by się przydały. Naprawdę. Dobra, myk, skaczemy. Pyk. Myk. O kurde, nie tak miało być. Myk, rozwalamy odnóżami. Gincie. Myk, wszystko rozwalamy. Serio, genialny Trybix. Genialny. Naprawdę, genialne to jest. Dobra, musimy panów policjantów jeszcze zabić. Bo tak się skupiłem na rozwalaniu, że zapomniałem w ogóle o celu głównym. Ale już w takim razie chyba zrobione, czy wybuchłem. Niestety. Zostałem w takim razie zniszczony przez policję. Ale okej, w takim razie co? W tym odcineczku to by było na tyle. Zrobiliśmy sobie jedną właśnie misję fabularną, która była dość interesująca. Oraz pokazałem wam właśnie kolejne takie, można powiedzieć, cyberodloty, czy jak zwał, tak zwał. Więc w takim razie w tym odcineczku to by było na tyle. Ja się będę z wami żegnał. Do kolejnych odcineczków właśnie z Watch Dogsa oraz innych seriek. Więc w takim razie do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się, cześć, pa pa!